Dobry wieczór, Ewa Getz, witam Państwa w ten, no właśnie nie za bardzo ciepły wieczór, stąd nasz pomysł, żeby zrobić takie webinarium wakacyjne, troszkę lżejsze, nie do końca poważne. Chcemy się wczuć w ten nastrój letni i myślę, że w taki troszkę chłodny wieczór wybranie się w podróż z językiem angielskim na chociażby taką plażę, którą widzimy tutaj na obrazku, jest dobrym pomysłem. Nasze webinarium potrwa około 45 minut i w jego czasie poznamy słowa, pożyteczne zwroty, które pomogą nam w zorganizowaniu urlopu, a także które są użyteczne w podróży różnymi środkami lokomocji. Mam nadzieję, że dzięki naszemu spotkaniu nabiorą Państwo pewności siebie w czasie pobytu w hotelu za granicą i że dowiedzą się Państwo, jakim językiem opisywać to, co robimy w czasie letniego wypoczynku. Także ruszamy w naszą podróż do podróży i pierwszym obszarem, na który chciałam zwrócić Państwa uwagę, jest język dotyczący arranging holidays, czyli organizowania sobie wakacji. Tutaj jest printskin takiej typowej strony podróży, biura podróży, gdzie operują autorzy bardzo klasycznym językiem dotyczącym podróżowania. W lewym okienku, w panelu sterowania, klasyczne wyrażenia, mam nadzieję, że widzicie Państwo, mimo że literki są małe, leaving from, czyli wyjeżdżamy z danego miejsca, departing, czyli data naszego wyjazdu, going to, miejsce docelowe, returning, czyli kiedy chcemy wrócić. Możemy sobie wybrać opcję hotel only, flight and hotel, czyli lot połączony z hotelem, ale również możemy do tego dodać packages, czyli różnego rodzaju oferty dodatkowe zorganizowane. Cóż, może być to wypoczynek w wersji luxury, bardzo luksusowej, może być to all inclusive, czyli wszystkie usługi są zawarte. Myślę, że już w polskim się też posługujemy tym zwrotem. Mogą być to usługi skierowane dla osób posiadających dzieci, dla rodzin. No ale żeby sobie takie opcje wybrać, to przede wszystkim musimy się zdecydować, jakie miejsca wakacyjne nam odpowiadają. Holiday places. Nadeszło lato, przynajmniej teoretycznie, chociaż nie kalendarzowo, bo to jeszcze parę dni. Welcome summer. Jeśli chcemy spędzić nasze wakacje w miejscach, które najbardziej odpowiadają naszemu stylowi wypoczywania, mamy kilka wyrażeń do wyboru. Campsite to jest camping. Mimo że słowo camping brzmi bardzo z angielska, miejsce, na którym rozbijamy namiot, to jest campsite. Natomiast jeśli w tym miejscu znajduje się coś więcej niż tylko pole namiotowe, na przykład domki, jakaś infrastruktura, o, przeskoczył nam slajd, przepraszam, infrastruktura typu udogodnienia dla turystów, to już będzie holiday camp. Państwo, którzy lubią być samodzielni i nie wyjeżdżać na wyjazdy zorganizowane, być może będą zainteresowani samodzielnym mieszkaniem, które po angielsku nazywa się self-catering flat. Pensjonat miły, zaciszny, oferujący na ogół bed and breakfast, czyli nocleg ze śniadaniem, to też opcja dla osób lubiących nieco bardziej zaciszne miejsca, w których mogą spędzić swój urlop. Dla młodych nie tylko wiekiem, ale i duchem istnieje opcja zatrzymania się w schronisku młodzieżowym. Youth Hostel na pewno dostarczy Państwu niezapomnianych przeżyć. Jeśli jednak żadna z tych opcji nam nie odpowiada i chcemy sobie dogodzić, czemuż nie spędzić wakacji w Five Star Hotel? Tutaj specjalnie wyboldowałam to słowo Five Star, ponieważ ono stanowi ciekawą konstrukcję gramatyczną, pięciogwiazdkowy. Nigdy w takich konstrukcjach przymiotnikowych, jaki hotel pięciogwiazdkowy, nie ma litery S, mimo że jest to liczba mnoga. Stąd mówimy $20 banknote, 3-year-old girl. To tylko taki interesujący przerywnik. No cóż, wracamy do organizowania naszych wakacji i cóż możemy zrobić, organizując, przygotowując swój wyjazd. We can book or we can reserve
słowa równoznaczne, rezerwować. We can look for vacancies. Vacancy to nic innego jak wolne miejsce. W sezonie, in the high season, no, może być to problem, czyli dzwonimy albo piszemy w mailu. We are looking for some vacancies in your hotel. Jeśli okoliczności życiowe zmuszą nas do odwołania urlopu, wtedy użytecznym wyrażeniem będzie wyrażenie cancel booking. I would like to cancel my booking. Gorsza sprawa, jeśli zażądano od nas wcześniej zapłaty z góry. Pay in advance. Samo słowo advance to zaliczka. Pay in advance, zapłacić z góry. Szukając dobrego miejsca, które odpowiada naszemu stylowi wypoczywania, dobrze jest zapytać o udogodnienia. Ask about facilities, czyli wszystkie usługi, wszystkie dodatkowe miejsca, wszystkie dodatkowe dobre rzeczy, które miejsce naszego pobytu oferuje. Facilities. Decydujemy się już na miejsce, a teraz pora wybrać odpowiedni pokój. Oczywiście zaczynamy od types of rooms. Pierwszy jest prosty, ewidentny i nie wymaga tłumaczenia, single room dla jednej osoby, ale już przy pokojach dwuosobowych, proszę zwrócić uwagę, możemy mieć wybór pomiędzy double room a twin room. Jakaż to jest różnica? Jeśli zarezerwujemy double room, to otrzymamy pokój z takim jednym wielkim łożem. Jeśli zarezerwujemy twin room, to będzie pokój dwuosobowy z oddzielnymi łóżkami. No, czasami bywa tak, że jest to dosyć istotne. Family room, pokój dający możliwość dostawki dla dzieci. A jeśli jedziemy większą grupą lub też nasza rodzina jest całkiem spora, możemy zarezerwować suite, czyli dwa lub trzy mniejsze pokoje połączone wspólną łazienką, wspólnym korytarzem. Jeśli natomiast chcemy zażyć nie odrobinę, ale rzeczywiście prawdziwego luksusu, możemy się pokusić o wynajęcie penthouse, dostępnego tylko w niektórych hotelach na ostatnim piętrze. Bardzo duży pokój, a właściwie apartament, bardzo luksusowy i bardzo drogi. Przy wyborze pokoju możemy sobie też zażyczyć formy wyżywienia. Może być to full board, czyli pełne wyżywienie, a dla miłośników zwiedzania nie tylko zabytków, ale zapoznawania się z kuchnią lokalną, i tu się też odwołuję do osób, które brały udział w naszym ostatnim webinarium na temat kuchni brytyjskiej, myślę, że bardziej odpowiednie jest wyżywienie typu half board, składające się ze śniadania i taki obiad o kolacji, ale tak naprawdę najlepiej wziąć bed and breakfast, co daje nam możliwość skosztowania lokalnych specjałów. Kiedy dokonujemy rezerwacji, być może przydadzą się Państwu następujące zwroty. I'd like to book a single, or I'd like to book a double room. I'd like a room with a sea view. No, ktoś sobie tutaj życzy pokoju z widokiem na morze. Is service included? Are you fully booked? Czy są Państwo w pełni obłożeni? To znaczy nie ma żadnych wolnych miejsc. Is it all inclusive? Czy cena zawiera wszystko? No i pora na króciutki test. Czy pamiętacie Państwo, które ze słów, które się przed chwilą pojawiły na naszych slajdach, which word describes services, equipment, places provided by a hotel? Czy jest to catering? Czy jest to słowo vacancies? Czy jest to słowo facilities? Już widzimy pierwsze odpowiedzi, które ze słów określam dodatkowe usługi oferowane świetnie. O, widzę, że Państwo bardzo aktywnie uczestniczą. Tak, to jest odpowiedź C, zdecydowanie facilities. Czyli jesteśmy facilities, jesteśmy w domu. Proszę Państwa, żeby się do tych wszystkich miejsc dostać, trzeba wybrać jakiś środek podróży. Patrząc na pogodę za oknem, myślę, że najprędzej znajdziemy słońce, wybierając samolot. I teraz kilka zagadnień językowych związanych właśnie z tą formą podróży. No, żeby podróżować samolotem, musimy się udać na lotnisko i na lotnisku at the airport, kierujemy się w stronę miejsca, z którego możemy dokonać odprawy, check-in.
Warto też, zanim się udamy w tym kierunku, sprawdzić na tablicy odlotów, Departures Board, sprawdzić nasz lot. Przy komunikatach w języku angielskim nasze loty będą komunikowane w następujący sposób. Flight UA755, czyli każda z cyfr jest wymawiana oddzielnie. Myślę, że to ułatwia komunikację. Proszę zwrócić na to uwagę, kiedy będą słyszeć Państwo komunikaty głosowe. Departures, odloty. No i tu taka mała procedura, myślę, że znana wielu osobom, ale dla porządku w języku angielskim przypominamy. Check-in desk, stanowisko odprawy. Na tym stanowisku ważymy bagaż. We weigh the luggage. Weigh the luggage. Natomiast słowo waga ma dodatkowo jeszcze głoskę t w wymowie. Weight. So we weigh the luggage and weight of 20 kilos. Jeśli tę wagę przekroczymy, to znaczy nie my oczywiście, tylko nasz bagaż, być może, że będziemy musieli zapłacić tak zwany nadbagaż, który w języku angielskim nazywa się excess baggage. Albo przełożyć rzeczy ciężkie, to też jest sposób, do hand baggage i wnieść w bagażu ręcznym na pokład. Po otrzymaniu boarding card przechodzimy przez kontrolę paszportową. I tu, proszę Państwa, ulubione słowo trenerów języka angielskiego, słowo, które być może znacie też Państwo w humorystycznym wydaniu z reklamy, z kampanii reklamowej Heya, through. We pass through passport control. No i jeśli nam się to uda, pozostaje jeszcze przejście przez security. So we pass through security. Szczęśliwe przejście przez te procedury powoduje, że znajdujemy się w departure lounge, czyli strefie odlotów. W tejże strefie możemy się udać oczywiście do duty free, angielskie wyrażenie, które już na stałe też zagościło w naszym języku, ale będąc w duty free i buszując wśród okazji, nie zapomnijmy o boarding time, czyli czasie, kiedy musimy się stawić już do wejścia na pokład samolotu. Na pokład samolotu wsiadamy przy użyciu wyrażenia get on a plane. We get on a plane. Jeśli wszyscy pasażerowie się znajdą na pokładzie, samolot startuje. Proszę Państwa, w języku angielskim start samolotu take off i startować to take off. Szczęśliwi na miejscach, patrząc za okno, czekamy na to, co się stanie na pokładzie. Na pewno zajmie się nami personel pokładowy, cabin crew, a wśród pokładowych przyjaciół flight attendants. Tak, to jest nowe, bardzo poprawne politycznie określenie na stewardów i stewardessy. Uznano, że te dwa słowa są zbyt nacechowane i aby nie rozróżniać pomiędzy kobietami i mężczyznami wykonującymi ten zawód, wprowadzono do oficjalnej nomenklatury określenie flight attendant, czyli towarzysz lotu, który pomoże nam w przebyciu naszej podróży. I cóż możemy usłyszeć, siedząc już wygodnie w fotelach? Put your hand luggage in the overhead locker. Proszę umieścić bagaż podręczny w skrytkach nad głową. Please fasten your seat belts. Prosimy zapiąć pasy. Please turn off all electronic devices. Prosimy o wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych. Put your seats in the upright position. Prosimy o ustawienie oparć w pozycji pionowej. Mniej więcej w połowie lotu odezwie się do nas zapewne pilot i jednym z komunikatów będzie wysokość, na jakiej przelatujemy, wysokość tak zwana przelotowa. We are now cruising at an altitude of 10,000 meters. Oczywiście w krajach anglosaskich nie będą to metry, tylko stopy i zdecydowanie będzie to więcej niż 10 tysięcy metrów, ponieważ przypominam, że stopa to jest około 30 centymetrów, a więc znacznie mniejsza miara długości. Po szczęśliwym locie, airport arrivals, jesteśmy w strefie przylotów, the plane lands, we get off the plane, wsiadaliśmy, get on, wysiadamy,
get off the plane, udajemy się do baggage reclaim, czyli miejsca, w którym powinien się pojawić nasz bagaż. Jeśli nie, no to mamy mały problem i wtedy szukamy czegoś, co ma nazwę lost luggage albo lost baggage. Te słowa są używane wymiennie. Ja stosuję raz jedno, raz drugie, żeby Państwo się jakby zorientowali, że to absolutnie nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma wyrażeniami. No ale jeśli na szczęście bagaż się ukazał, we pass through customs, przechodzimy przez strefę celną. Być może, że chcemy później wynająć samochód, więc szukamy w strefie przylotów hire rent a car. W przypadku samochodów obydwa słowa funkcjonują równorzędnie, to hire a car or to rent a car, ale w innych przypadkach występuje pewna różnica. Hire to jest wynająć coś na krótszy czas, czyli na przykład wynajmujemy kilku pracowników do projektu, ale mieszkanie już wynajmujemy używając słowa rent. We rent a flat. Również na lotnisku być może, że te wyrażenia Państwu się przydadzą. To są pytania, które możemy zadać personelowi pokładowemu lub personelowi naziemnemu. Is the takeoff delayed? Czy nasz odlot jest opóźniony? What time are we landing? O której lądujemy? I have a transfer at the Frankfurt Airport. Transfer, przesiadka. No i czas na kolejny mały quiz. Czy Państwo pamiętacie, jak wyglądają wyrażenia, których używamy tylko i wyłącznie w kontekście podróży samolotowych? Wyrażenia, których pierwszą częścią jest słowo duty. No i pytanie, co jest dalej? Overhead i znów pytanie, co dalej? Excess i jakie słowo łączy się ze słowem excess? Dobrze, już mamy pierwsze odpowiedzi. Czekamy, czekamy. Tak, proszę Państwa, co było nad naszymi głowami? Świetnie, nad naszymi głowami jest schowek i mamy za dużo bagażu. Dobrze, proszę Państwa, bardzo dziękuję. Tutaj troszeczkę było trudno, chyba ten overhead locker, czyli odpowiedź B, mogła być trochę trudna. Pierwsze A to jest oczywiście duty free, sklep wolnocłowy, strefa wolnocłowa. B, overhead locker i excess luggage or excess baggage, nad bagaż. Dobrze, dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że Państwo aktywnie uczestniczą w naszym webinaryjnym spotkaniu. Jeśli nie długie dystanse, być może, że lepiej jest podróżować pociągiem. Traveling by rail. Mała uwaga dotycząca przede wszystkim Wielkiej Brytanii, ale z tego co wiem, w większości krajów europejskich też to jest prawdziwe. Jeśli kupujemy bilet powrotny, Return to Manchester, to jest właściwie taki zwrot, którym się posługujemy w kasie. Kasjerka oczywiście wie natychmiast, że chodzi nam o bilet powrotny do i z Manchesteru. To jest o tyle ważne, że tak jak zaczęłam mówić, kupując powrotny bilet oszczędzamy mniej więcej 30% ceny. W języku brytyjskim, angielskim to jest return ticket, Amerykanie mówią na to raczej round trip, czyli jadąc z Nowego Jorku do, no nie wiem, na przykład Bostonu, poprosimy Boston round trip. Jeśli musimy się przesiąść, w samolotach było to słowo transfer, przy pociągach używamy słowa change. You have to change trains at Waterloo. Waterloo, jeden z najsłynniejszych londyńskich dworców. Przepraszam, bo ktoś coś napisał. Tak, tutaj mamy pytanie. Można powiedzieć return ticket, ale wystarczy samo słowo return to Manchester. Czasami mogą Państwo usłyszeć London return, czyli nawet bez żadnych ozdobników powrotny do Londynu. Pytanie
kiedy szukamy peronu, excuse me, where's the platform number 4, jest o tyle istotne, ponieważ w wielu krajach europejskich na peron może wejść tylko i wyłącznie osoba podróżująca, także sprawdzanie biletów już się odbywa przy zamkniętych wejściach na peron. Podobno kiedyś w Polsce też tak było, teraz już nie. No cóż, co kraj, to obyczaj. Proszę Państwa, jesteśmy, o już za chwilę zobaczycie Państwa, jesteśmy na stronie National Rail, to są brytyjskie linie kolejowe i ja tak sobie pomyślałam, że na przykład pojedziemy sobie z London Victoria, jeden z największych dworców londyńskich, pojedziemy sobie do Edynburga, so we go from London Victoria to Edinburgh, leaving, jedziemy jutro, 15 czerwca, return, powrotny bilet, wracamy 30 czerwca, a dlaczego nie? 2 tygodnie w Szkocji. Klikamy na go. Cóż nam się ukazuje? Proszę Państwa, parę opcji jest. Rozszyfrujmy tylko te skróty, które są na górze. Oczywiście większość z nich to są rzeczy oczywiste, ale departure or departure time, godzina odjazdu from London Victoria, tak wybraliśmy, to Edinburgh, tak wybraliśmy, arrival, zgadza się, duration, czyli czas podróży i uwaga, changes. Mówiłam Państwu przed chwilą, że przesiadka w wydaniu kolejowym to jest change, no i tutaj niestety mamy tylko pociągi, które wymagają przesiadki. Oczywiście podane są ceny, no i sami Państwo widzą, że znacznie się różnią, jeśli kupujemy bilety pojedyncze, a inna jest zupełnie cena, znacznie niższa, kiedy kupujemy bilet powrotny. Jeśli nie kolej, no to następny, chciałam powiedzieć kolejny, następny środek transportu, czyli samochód. Samochód własny bądź też samochód wynajęty. Strona wynajmu samochodów wygląda, czy firm wynajmujących samochody wygląda mniej więcej w tym stylu. Tu mam akurat zbiorcze, najbardziej popularne firmy zajmujące się udostępnianiem samochodów. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na rzecz językową. Pick up, airport or city. Pick up to jest miejsce, z którego będziemy samochód odbierać. Drop off to jest miejsce, to jest poniżej. Drop off to jest miejsce, w którym samochód oddajemy. Czasami rzeczywiście słowo drop, czyli opuszczać, kluczyki oznacza skrzynkę, w której zostawiamy dokumenty. Nie ma to jak zaufanie do klienta. Jeśli chodzi o podróżowanie samochodem, kilka takich kruczków językowych. Caravan to nie jest karawan, to nie jest słowo, które nam się dosyć smutno kojarzy, więc w języku angielskim caravan to jest przyczepa, może to być też rodzaj samochodu turystycznego, w którym można spać i funkcjonować w czasie urlopu. Samochodem dobrym na wakacje, bo oferującym dużą przestrzeń, estate car, czyli samochód kombi. Być może transport kołowy to niekoniecznie samochód, być może chcemy pojechać autokarem. Autokar to jest coach, ponieważ słowo bus odnosi się raczej do komunikacji miejskiej, krótkie dystanse, autobusy mają na ogół numery, natomiast coach to jest typowy wycieczkowy autokar. No, nie zawsze musimy jechać własnym pojazdem i stąd tutaj na czerwono zaznaczone hitchhiking, czyli nic innego jak autostop. W Polsce nie jest to już bardzo popularne ze względów bezpieczeństwa, ale jeśli się Państwo wybrali do Irlandii, polecam, tam jest bardzo wysoko rozwinięta kultura hitchhikingu, można zwiedzić całą wyspę i wrażenia są niezapomniane, bo od luksusowych Bentley poprzez cały przegląd marek samochodów na tirach kończąc, wszyscy bardzo chętnie się zatrzymują, jest to tam bezpieczny sposób zwiedzania wyspy. No i tanie oczywiście. Jadąc samochodem będziemy potrzebowali wsparcia. Samochód jedzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odwiedzimy petrol station, to jest brytyjski angielski, w amerykańskim angielskim spotkają się Państwo z określeniem stacji benzynowej gas station. To, co robimy przede wszystkim na stacji benzynowej, bo można tam różne inne rzeczy robić, ale przede wszystkim jedziemy tam po to, żeby fill up the car,
czyli zatankować samochód. Benzyną, paliwem, które jest teraz najbardziej popularne, jest benzyna bezołowiowa i tu bardzo proszę o zwrócenie uwagi na wymowę unleaded petrol, czyli bezołowiowa. Kolejne wyrażenie jest o tyle ciekawe, że w Polsce mówimy o zużyciu paliwa w przeliczeniu na 100 km. Czyli mówimy na przykład, mój samochód zużywa, czy tam pali 10 litrów na 100 km. Tymczasem anglosasi są bardziej praktyczni i oni sobie liczą, ile kilometrów mogą przejechać na jednym litrze. Wychodzi to mniej więcej tak samo, ale brzmi inaczej. I taki zwrot, mój samochód przejeżdża 10 km na litrze, wygląda w następujący sposób. Our car does 10 kilometers to the liter. Ostatnie wyrażenie, ostatnia para, mam nadzieję, że nigdy Państwu nie będzie przydatna. Tym niemniej trzeba wiedzieć, że miejsce, w którym naprawiamy samochód w przypadku jakichkolwiek przygód, to jest garage or service station. W czasie naszej podróży wehikułami po drogach napotkamy na pewno na ograniczenia prędkości, speed limit, w krajach o systemie metrycznym, kilometers per hour, ale już na przykład w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, miles per hour, czyli ograniczenia są wyrażane w milach na godzinę. Nie ma z tym problemu, ponieważ na ogół tamtejsze samochody również mają liczniki wyrażane w tej jednostce. Gorzej, gdy mamy samochód, który ma licznik w kilometrach, a jesteśmy w kraju, który ma ograniczenie prędkości w milach, wtedy musimy sobie mierzyć, to znaczy nie tyle mierzyć, ale kalkulować tą naszą prędkość, ponieważ grozi nam spotkanie właśnie z tym niewątpliwie miłym panem, ale dzierżącym niezbyt miły instrument, police patrol. Jeśli ta nasza prędkość, speed limit, jest zbyt wysoka, grozi nam fine or ticket. Obydwa słowa oznaczają mandat. Niestety nie jest to bilet, jest to mandat, a co gorsza możemy score penalty points, czyli możemy otrzymać, zarobić dosłownie punkty karne. Wielka Brytania to kraj położony na morzu, a naród angielski to jest naród marynarzy. W związku z czym proszę się nie dziwić, że znalazło to odzwierciedlenie w języku i wyjątkiem, jeśli mówimy o przedmioty w języku angielskim, jest mówienie o statku she. Wszystkie rzeczy, przedmioty nieożywione w języku angielskim są określane zaimkiem it. Natomiast szlachetny wyjątek stanowią wszelkiego rodzaju statki pieszczotliwie nazywane she. No i cóż, mamy te statki, które właśnie są kobietami w języku angielskim, one mają swój rodzaj. Wybrałam dla Państwa trzy, które nas interesują wakacyjnie, no bo wiadomo, że tych rodzajów statków jest bardzo dużo. Ale dla nas najważniejszy jest cruiser, czyli statek wycieczkowy, pływający na ogół dosyć małym obszarze i dosyć często zawijający do pobliskich atrakcyjnych portów. Liner, typowym przykładem linera był nieszczęsny Titanic, który wypłynął z Plymouth, no i niestety nie dotarł do Nowego Jorku, czyli liner to jest liniowiec pływający na długich dystansach, na ogół po oceanach od punktu A do punktu B. No a jeśli mamy samochód i myślimy o przemieszczeniu się na przykład ze stałego lądu na wyspę, możemy pomyśleć o podróżowaniu promem, ferry. I tutaj mamy takie dwa rejsy. Ja je wybrałam również dlatego, że przypominają one Państwu o tej zasadzie, którą pokazałam przy hotelu pięciogwiazdkowym. Proszę zwrócić uwagę, 11-dniowy rejs po Grecji i Turcji. 11-night cruise. 12-dniowy rejs po Morzu Śródziemnym. 12-night Mediterranean Venice cruise. Nie ma wtedy tutaj o, po night nie ma S. No miło by było sobie teraz w taki rejs popłynąć, ale cóż, musimy dalej iść z naszym webinarium. W czasie podróży statkiem, czy to jest cruiser,
czyli wycieczkowy statek, czy liner, czy ferry, mogą się Państwu przydać następujące wyrażenia. We are sailing on QE2. Podróżujemy, płyniemy, uwaga, Queen Elizabeth II, czyli płyniemy Elżbietą II. No to tak jakbyśmy mówili, płyniemy Batorem. Brzmi to rzeczywiście troszkę zabawnie, no ale cóż, tak nazywane są statki, więc też nimi płyniemy. It set sail at noon. It will dock in Plymouth at 6 p.m. Set sail. Rozwija żagle. Oczywiście stare wyrażenie, już nikt żagli nie rozwija, ale znaczenie jest to samo. Wypływać w południe, czyli wypływamy w południe. It will dock, zawijamy do Plymouth o 6 po południu. We should disembark now. Powinniśmy opuścić statek, zejść z pokładu. Jeśli wpływamy do portu i słyszymy we should disembark now, jest wszystko w porządku. Gorzej, jeśli taki komunikat usłyszymy, będąc na morzu. Prosimy wtedy o czujność. Proszę Państwa, teraz chciałabym zapytać, czy pamiętacie Państwo, co robimy na stacji benzynowej? What do you do with your car at the petrol station? You hitchhike, you hire, you fill up. Prosimy o odpowiedzi w okienku czatu. Czekamy na Państwa decyzję. Doskonale. Fill up. Tak jest. Tak zwane tankowanie. Fantastycznie. Tankowanie to jest fill up. Jeśli już przy użyciu danego środka lokomocji znajdziemy się w miejscu przeznaczenia, czyli w hotelu, być może, że będziemy chcieli porozmawiać z recepcją. Swoją drogą, ciekawe jestem, czy Państwo rozpoznajecie te postaci z bardzo, bardzo znanego wszystkim hotelu. Możemy chcieć porozmawiać o różnych rzeczach, które bądź są absolutnie w porządku, ale być może wymagają interwencji ze strony recepcjonisty. Bedside table, czyli szafka nocna, może tam się coś z nią dziać. Blanket, koc lub lekka kołdra. Bulb, żarówka, może się zdarzyć, że będzie nam potrzebna. Plug, wtyczka. W wielu krajach wtyczki mają inny kształt, również w gniazdkach jest inne natężenie prądu, więc może nas spotkać nieprzyjemna niespodzianka i na przykład nie możemy użyć naszej ładowarki do telefonu. Więc warto znać te słowa, żeby móc wytłumaczyć w recepcji, jakiej pomocy oczekujemy. Shower curtain, czyli zasłona w prysznicu. Być może, że w łazience cieknie, kapie, bądź też zepsuł się kran. Przepraszam. I tutaj dwa słowa. W brytyjskim angielskim tap i w amerykańskim angielskim faucet. Również w łazience może się zdarzyć, że nasza spłuczka szwankuje. Toilet flush. Wtedy prosimy o naprawę. Toilet flush. Być może potrzebujemy więcej ręczników. We need more towels. Być może słońce za bardzo zagląda nam do okien. Prosimy o zakrycie okien żaluzjami bądź też roletami. Blinds. To były rzeczowniki, ale wiadomo, że motorem każdego języka są czasowniki. I tutaj takie cztery najbardziej popularne, które nam pomogą wytłumaczyć bądź też pokojówce, bądź też personelowi, o co nam chodzi. Replace. Wymienić, vacuum, odkurzyć, wipe, wytrzeć, empty, opróżnić. W hotelu, już to wyrażenie pierwsze Państwo widzieli w poprzednich slajdach, we can pay in advance, na przykład przyjeżdżając od razu płacimy z góry. We check at the reception, meldujemy się at the reception, recepcji. Możemy dać napiwek, we can tip. Słowo tip oczywiście występuje jako napiwek, rzeczownik, tip i to tip, dawać napiwki. We can tip a porter,
Możemy dać napiwek portierowi, który na przykład pomógł nam nieść bagaże. Or we can tip a chambermaid. Możemy dać napiwek pokojówce, która sprząta nasz hotel. Jeśli coś jest nie w porządku, jeśli mamy jakieś problemy, możemy się poskarżyć. I tutaj kilka przykładów, jak taką skargę w sposób elegancki złożyć. So complaints. I'm afraid there is something wrong with air conditioning. Sorry to bother you, but... Przepraszam, że zawracam Państwu głowę, ale... Przepraszam, że przeszkadzam, no to już jesteśmy bardzo tutaj mili. The TV set in my room is not working. Jeśli słowo TV set zastąpimy którymkolwiek ze zwrotów rzeczowników, które wcześniej się pojawiły na ekranie, to naprawdę już mamy gotową frazę, którą możemy jakby przekazać swoje prośby do obsługi hotelowej. W hotelu oprócz spania i jedzenia możemy oczekiwać innych serwisów, chociażby wczesnego budzenia. Could I have a call at 7:30, please? Jeśli chcemy się upewnić co do pór posiłków, what time do you serve breakfast? Jeśli chcemy zjeść w zaciszu swojego pokoju, could we have a room service? Jeśli brakuje nam poduszek, bądź też niewystarczająco dużo mamy kołder. I'd like an extra pillow, blanket, please. What time do you like rooms to be vacated before? Do której godziny mamy opuścić pokoje? Could you put it on my bill, please? Proszę, czy można to dodać do mojego rachunku? Could you order a taxi for me? I'd like to order a laundry service. Chciałbym zamówić serwis, usługi pralnicze. Nie tylko wakacje służą temu, żeby cieszyć się urokami hotelu, ale wakacje to jest przede wszystkim aktywny wypoczynek. I oczywiście możemy tu sobie pomarzyć. Mamy kilka opcji. W Dublinie pub crawl. Ci z Państwa, którzy byli na naszym webinarium miesiąc temu, myślę, że pamiętają, że pub crawl to jest po prostu chodzenie po pubach i kosztowanie uroków piwa irlandzkiego bądź też angielskiego. Barbados, tutaj mamy scuba diving, tak? Czyli zapraszają nas na głębinowe nurkowanie. Możemy się udać do Kairu. Cairo Sound and Light Show, Florence, we Florencji możemy posmakować wina, in Tuscany Wine Tour, Las Vegas, akurat chcą nam zaoferować nurkowanie w rafie koralowej, oczywiście jest to rafa Shark Reef, ta rafa jest sztuczna w oceanarium, ale też możemy sobie popływać z delfinami, we can swim with dolphins in Miami. No to były takie dosyć atrakcyjne i ekstremalne rzeczy, które możemy robić w czasie wakacji, ale wróćmy na ziemię. What we do during holidays, we do a sightseeing tour, czyli w czasie wakacji przede wszystkim zwiedzamy. I teraz, co możemy zwiedzać? Możemy zwiedzać temples, świątynie, monuments, zabytki, castles, zamki, statues. Możemy oglądać znane pomniki. Najbardziej znanym pomnikiem oczywiście jest Statua Wolności w Nowym Jorku. Chciałam tu Państwu pokazać jedną rzecz, mianowicie istnieje różnica między słowem guide i guidebook. Guide to jest człowiek. To jest ktoś, kto nas przewodnik, to jest człowiek, który nas oprowadza. Natomiast guidebook to jest też przewodnik, ale to jest książkowa forma przewodnika. Guide versus guidebook. Co jeszcze można robić w czasie wakacji? During holidays we can look around shops, we can take photos. In English we take photographs, we take pictures, we take photos. Of course we can spend a lot of money because we buy souvenirs. We can also get lost. Jeśli nie mamy przewodnika, guide, lub książki przewodnika, guidebook, możemy się zgubić, get lost. But of course we can have a great time. Bathe, możemy się kąpać. Proszę zwrócić uwagę na dosyć trudną wymowę tego słowa. Bathe, kąpiel w morzu, w jeziorze, w rzece, w basenie. To jest bathe, ponieważ słowo swim oznacza pływanie i wiąże się to z pokonywaniem pewnych dystansów. I odpowiednio kąpiel słoneczna, czyli opalanie po angielsku, to jest sunbathe. Możemy pobawić się w coś, co na
płytszej wodzie, będzie się nazywało snorkeling, czyli nurkowanie z maską i rurką tuż pod powierzchnią wody, natomiast jeśli już ze sprzętem specjalistycznym na niższych głębokościach, wtedy mówimy o diving. Hike, chodzenie po górach, ale w sensie chodzenia nie wspinaczki, bo wspinaczka z użyciem sprzętu, lin, to już jest climbing. No i wycieczki, na przykład rowerowe, tour, so we go touring, a ogólnie jeżdżenie na wycieczki, wypady, go on trips. Proszę Państwa, teraz poprosimy Państwa o ankietę. Mianowicie za chwilę zobaczą Państwo na ekranach swoich komputerów ankietę, która pozwoli nam poznać Państwa preferencje dotyczące miejsc, w jakich Państwo na ogół bywają w czasie wakacji. Na ekranie mamy cztery opcje: castles, palaces, temples, cathedrals, discos, nightclubs, art galleries, museums. Bardzo proszę o wybór. Oczywiście to mogą być, to jest wybór wielokrotny, więc proszę wybrać więcej niż jedną opcję i później nacisnąć klawisz submit. I zaraz zobaczymy, jak nam się te wyniki ułożą. Zaraz Państwo, tak, bo już widzę, że jest sporo odpowiedzi, ale tutaj system musi je przeprocesować. W momencie, jak będziemy mieć, o, widzę, że Pan Mariusz rozpoznał zdjęcia z hotelu Zacisze. Już chyba będziemy, tak, będziemy publikować. Proszę zobaczyć zaraz na ekranach. O, właśnie, dobrze, dobry slajd nam wskoczył. No, widzę, że jesteśmy miłośnikami zabytków, sztuki świeckiej i sakralnej, natomiast na ostatnim miejscu znalazły się rozrywki. I tak 94% prefers to visit castles and palaces, 61% loves to visit temples, cathedrals, 56% art galleries, museums, and only 6% discos and nightclubs. Proszę Państwa, pilnujmy też równowagi, chodźmy czasami potańczyć. No ale dobrze, na razie jesteśmy jeszcze na plaży. At the seaside. Najczęściej plaże, na które jeździmy, znajdują się w mniejszych, większych, mniej lub bardziej znanych resorts, kurortach. Seaside resort to jest kurort nadmorski. Nad morzem możemy znaleźć różne rodzaje plaż. Sand beach, plaża piaszczysta, pebbled beach, plaża żwirowa z małymi kamykami i rock beach, czyli skalista. Państwo, którzy uczestniczyli w moich webinariach, wiedzą, że ja zwracam ogromną uwagę na wymowę, zwłaszcza długich samogłosek i tu akurat w tym słowie jest to szczególnie ważne, ponieważ mówiąc beach, mówimy słowo plaża, wymawiając to krócej, niestety wymawiamy słowo niecenzuralne i czasami może się to okazać niezbyt fortunnym zabiegiem. Czyli zawsze lepiej przesadzić i powiedzieć za długie i niż za krótkie. Beach umbrella, beach bed, łóżko plażowe, czyli krótko mówiąc leżak, ale ja szczerze mówiąc na plaży to najbardziej lubię walk along the coast or walk along the seashore. Spacery na brzegiem morza są chyba najfajniejszym sposobem spędzania czasu nad morzem. Oczywiście będąc nad morzem pamiętajmy o również aspekcie kosmetycznym, ale po co to wszystko? Otóż po to, żeby get a tan. To get a tan, opalić się. Tan to jest opalenizna. Protect your skin, ochronić Państwa skórę. Avoid sunburn, uniknąć poparzeń słonecznych i do tego służą nam następujące kosmetyki. Suntan lotion, czyli balsam do opalania. Suntan cream, gęstsza forma, czyli krem do opalania. Albo sunblock, totalny bloker słońca. Jeśli chcemy odpowiedni faktor, możemy w sklepie poprosić o high protection, medium protection or low protection. Jeśli nie może, to wieś.
Jeździmy na wieś po to, aby get away from the city, enjoy peace and quiet. W języku angielskim jest takie jedno fajne słowo, tranquility, które łączy w sobie właśnie peace and quiet, a więc spokój i ciszę. Tranquility to jest po prostu spokój i cisza. Krajobraz poza miastem to jest countryside. Wieś jako jednostka administracyjna to będzie village, natomiast wieś jako otoczenie, to co Państwo widzą, to jest countryside. Będąc na wakacjach na wsi, możemy put your feet up, możemy po prostu zadrzeć nogi do góry i nic nie robić, albo możemy pójść na spacer. We can go for a stroll because we enjoy hiking. Hiking, przypominam Państwu, chodzenie po górach. Talking about holidays. Jeśli mówimy o naszych wakacjach, może przydadzą nam się następujące frazy. Dubrovnik is a lovely place. Venice is beautiful, but always packed. New York is very cosmopolitan. São Paulo is a really lively place. Lively? Pełne energii. Is Scotland worth visiting? Ciekawe wyrażenie. Warta odwiedzenia. Worth doing something. No i ostatni nasz test. What are at least three expressions beginning with sun? Czy pamiętacie Państwo, ile słów się pojawiło na slajdach, słów, które się zaczynają od sun? Które z tych słów Państwo pamiętacie? Suntan, sunlotion, sunburn, sunbathe, sunblocker. Fantastycznie. Świetnie, czyli dosyć dużo tych słów było. Myśmy poprosili tylko o wybranie sun umbrella, doskonale. Ktoś napisał sunglasses, sunglasses się tu, okulary słoneczne się nie pojawiły, no ale oczywiście sunglasses. Proszę Państwa, życzymy wspaniałych urlopów, bliżej, dalej, jakimkolwiek środkiem lokomocji Państwo pojadą. Chcemy, aby ten, no, siłą rzeczy bardzo krótkie spotkanie na temat słownictwa pomogło Państwu. Mam nadzieję, że spędzicie Państwo miłe i cudowne wakacje. Serdecznie tego życzymy. Zapraszamy na następne webinaria.